Cześć, z tej strony Wiesław. Jeżeli zastanawialiście się kiedykolwiek nad zakupem odkurzacza pionowego, albo zachodziliście w głowę, tak samo jak ja, czy taki odkurzacz jest w stanie zastąpić Wam ten normalny odkurzacz, który macie w domu, to zdecydowanie ten film jest dla Was. Może ja na samym początku powiem, że tak, jest w stanie zastąpić, natomiast trzeba go bardzo mądrze wybrać. I teraz chcę Wam powiedzieć, że odkurzacze pionowe w ciągu kilku ostatnich lat ewoluowały niesamowicie. Tego materiału będzie tak dużo, że będą dwa filmy, na które Was zapraszam. I teraz jeżeli chcecie wybrać optymalny odkurzacz, który spełni Wasze oczekiwania, no to zdecydowanie polecam obejrzenie dwóch filmów, a nie tylko jednego. Pierwszym pytaniem, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, wybierając optymalny odkurzacz pionowy do naszego domu, to jest, ile do tej pory odkurzacie swoje mieszkanie czy swój dom klasycznym odkurzaczem. To Wam odpowie, jaki powinien być czas pracy odkurzacza pionowego. My w tych filmach zajmiemy się tylko i wyłącznie modelami bezprzewodowymi, czyli w tym wypadku ich czas pracy jest rzeczą kluczową. I teraz jak te czasy pracy wyglądają? W zależności od producenta to jest 45, 60, nawet 80 minut na jednej baterii, ale to nie jest maksymalny czas, który pozwoli Wam sprzątać Wasze mieszkanie, ponieważ są dodatkowe rozwiązania, jak na przykład dodatkowe baterie, które albo są w zestawie, albo można dokupić, które są w stanie ten czas sprzątania wydłużyć na przykład do 2 godzin. Oczywiście to jest skrót myślowy, no bo przecież odkurzamy płaskie powierzchnie, czyli nasze podłogi, ale co jakiś czas chcemy też odkurzyć tapicerkę, chcemy odkurzyć kanapy, chcemy odkurzyć krzesła, więc jakby ten cały czas potrzebny na nawet takie okazjonalne czyszczenie właśnie kanap czy krzeseł trzeba wziąć pod uwagę, wybierając czas pracy odkurzacza pionowego, który macie zamiar nabyć. Sposób umocowania silnika. Są modele, które mają silniki na górze, są modele, które mają silniki na dole, jak na przykład Electrolux, ale słuchajcie, większość producentów tego typu odkurzaczy umieszcza silniki na górze. Dzięki temu manewrowanie takim odkurzaczem czy ergonomia pracy z nim jest bardzo łatwa, ponieważ w większości ta rura jest prawie pionowo skierowana do dołu. Ten odkurzacz wcale nie jest ciężki, jeżeli nim pracujemy. Oczywiście, jeżeli go podniesiemy, no to wiadomo, że między poszczególnymi producentami będą różne wagi, o czym również powiemy, ale to umieszczenie silnika na górze bardzo optymalnie wpływa na ergonomię i łatwość tej pracy. Integralną częścią każdego odkurzacza jest na pewno jego ssawka. I teraz w odkurzaczach pionowych trudno szukać takich klasycznych ssawek, jak znacie z odkurzaczy, które macie w swoich domach. Słuchajcie, to jest kwestia mocy ssącej. Odkurzacze pionowe muszą wspomagać swoją pracę specjalną szczotką, specjalną ssawką, w której jest element obrotowy. Są dwa główne typy tego typu ssawek, które są stosowane przez producentów odkurzaczy pionowych. To jest turboszczotka, czyli element obraca się za pomocą przepływającego powietrza, oraz elektroszczotka, gdzie ten wałek obraca się zasilany osobnym silnikiem. Jakie są rodzaje tych ssawek? Jakie są różnice między poszczególnymi producentami? O tym w drugiej części tego filmu. Pojemnik na zanieczyszczenia. Jak widać na załączonym obrazku, on nie jest duży. Dokładnie, ponieważ te pojemniki w odkurzaczach pionowych mają pojemność 0,4, 0,6, 0,7, 0,8 litra. To wszystko jest niewiele, czyli opróżniać ten pojemnik będziecie o wiele częściej niż worek w klasycznym odkurzaczu. Ale ważne jest to, w jaki sposób opróżniany jest ten pojemnik. Naciskając jeden przycisk nad workiem na śmieci, po prostu wyrzucacie wszystko do tego worka. Więc wybierając swój odkurzacz pionowy, zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób te śmieci są wyrzucane z tego pojemnika. Jest pewien producent, który znalazł rozwiązanie, które zupełnie eliminuje tą konieczność. To model Bespoke od firmy Samsung, ale o tym w drugiej części filmu. Kolejny mega ważny aspekt to kwestia dopasowania rury do naszej wysokości. Regulacja odbywa się jak w klasycznych odkurzaczach. Natomiast nie wszystkie odkurzacze pionowe mają taką regulację. Na co należy zwrócić uwagę, jeżeli osoby o różnym wzroście w jednym gospodarstwie domowym mają używać tego odkurzacza po prostu do odkurzania. Kolejnym aspektem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, szczególnie jeżeli chcemy bezproblemowo odkurzać pod kanapami,
pod szafkami, pod fotelami. Tutaj tak zwana łamana rura może być doskonałym rozwiązaniem. Schylacie się dużo mniej i bezproblemowo możecie odkurzać pod szafkami, pod fotelami bądź pod waszym łóżkiem. Jeżeli odkurzacz, który wybierzecie, nie ma na zdjęciu tego systemu do łamania rury, to może mieć bardzo podobną funkcjonalność, ponieważ są producenci, którzy dokładają do zestawu specjalny elastyczny łącznik, który łączy odkurzacz z rurą i również macie bardzo podobną funkcjonalność. Sposób przechowywania odkurzaczy pionowych wydaje się rzeczą mało istotną, ale mamy tutaj zasadnicze różnice między producentami, jak również między poszczególnymi modelami. Jak widać na załączonym obrazku, one wszystkie stoją pionowo. No właśnie, ale mogą być przymocowane do ściany za pomocą specjalnych uchwytów dołączanych przez producenta. Mogą być montowane na przykład wewnątrz szafy, a nie tylko na ścianie. Mogą mieć w zestawie stacje, które służą nam do przechowywania i przetrzymywania nie tylko odkurzacza, ale również jego akcesoriów. Natomiast najfajniejszym rozwiązaniem, moim skromnym zdaniem, są takie stacje dokujące, które nie tylko służą do przechowywania akcesorii, ale również ładują nam baterię, którą mamy wbudowaną w odkurzacz. Są również na rynku rozwiązania bardzo ciekawe, które polegają na tym, że w stacji dokującej, która przechowuje wszelkie akcesoria, mamy dodatkowe gniazdo do ładowania drugiej baterii. Czyli w czasie, kiedy my odkurzamy, druga bateria jest ładowana. Także jak widzicie, wybór miejsca i sposobu przechowywania tych odkurzaczy naprawdę jest bardzo duży. Jeżeli interesuje Was, czy odkurzacze pionowe są dla alergików, czy dla osób, które mają małe dzieci, czy nadają się dla domów, w którym mamy sporo zwierząt, tego wszystkiego dowiecie się w drugim filmie. Link do niego znajduje się gdzieś tutaj. Ale jeżeli już teraz jesteście gotowi, aby dokonać wyboru waszego wymarzonego odkurzacza pionowego, polecam sklepy stacjonarne MediaExpert, jak również sklep mediaexpert.pl. Zapraszam na ten drugi film. Do zobaczenia. Wiesław mówił. Cześć!